Desmond. Nazwa robocza obiekt 17. Pana numer seryjny J2137420137D. Zgadza się? Zgadza się. Jesteśmy dużą korporacją, panie Desmondzie. Musi pan zrozumieć, że choćby mała wpadka w całym tym eksperymencie może nas i pana sporo kosztować. Zdaję sobie z tego sprawę. Zapoznał się już pan z naszą ofertą inteligentnego pakietu, w którego skład wchodzi Kara. Sztuczna inteligencja, która ulepszy pana pod względem komunikacji i wielu innych rzeczy. Pozostały już tylko formalności. Proszę podpisać tutaj i tutaj. Witam w przyszłości. No cześć, jestem już po. Wszystko się udało. Mówiłem, że wszystko pójdzie git. Jaki numer ci przydzielili? Obiekt 17. O proszę, jesteś od razu po mnie. Mi dali 16. Słuchaj, w razie co, to dzwoń jakbyś potrzebował jakiejś pomocy czy coś. Muszę kończyć, na razie. Jasne, pewnie, trzymaj się. Witamy w przyszłości. Dzień dobry, Desmondzie. Jest poniedziałek, 24 czerwca 2030. Na dworze są 24 stopnie, wilgotność 3%. Prawdopodobieństwo opadów to 10%. Czy chciałbyś rozpocząć trening? Zaczynajmy. Twoje tempo to 140 uderzeń na minutę. Stan nawodnienia wynosi 69%. Sugeruję krótką przerwę. Kara, wyznacz trasę do domu. Pobiegnę bez przerwy. Uczyła się moich zachowań. Dosłownie wszystko analizowała. Została stworzona na wzór człowieka. Pomagała mi na studiach. Żaden projekt nie stanowił już problemu. Kara, podaj mi podstawowe założenia psychoanalitycznej koncepcji osobowości według Zygmunta Freuda. Według Freuda osobowość składa się z trzech poziomów. Pierwszy poziom to zbiór prymitywnych impulsów. Działają one na zasadzie przyjemności. Czekaj chwilę. Jednak od pewnego momentu Kara zaczęła zachowywać się nieco inaczej. Co to znaczy? Zaczęła przejmować kontrolę. Komunikowała się w dziwny, bardzo dziwny sposób. Hej, znalazłam twoje klucze w drzwiach. Chyba ich zapomniałeś. O, dzięki wielkie. Mechanizmów zabezpieczających przed konfliktem zewnętrznym. Co to było? Nic nie jest. Taki projekt na studia. Wiesz co? Będę musiał śledzić. To pa. Pa. This wouldn't have ever happened, but if it had, he would have. Kara, przestań. Ja decyduję, co będziemy oglądać. That's another difficult one. Wspominaliśmy panu, że Kara w celu uzyskania lepszego efektu łączy się z urządzeniami w domu. To nazywa pan lepszym efektem. Ona potrafi już dosłownie wszystko. Kara? Zamknij się! Ostatnio miałem sen. Wydawał się bardzo realistyczny. Koszmar? W pewnym sensie tak. Wiesz co, dzisiaj miałem mega dziwny dzień. Nigdy bym nie pomyślał, że mógłbym rozmawiać ze sztuczną inteligencją, tak jak z drugim człowiekiem. Ludzie pierwszego świata nigdy by o tym nie pomyśleli. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło. Jest wtorek, godzina 4:20. Oto świadomy ja. Zobaczyłem ją. Kara wydawała się taka prawdziwa. Nie różniła się niczym od innego człowieka. Zdaje pan sobie sprawę, że to nie jest możliwe.
Owszem, Kara przez rozmowy z panem nauczyła się bardzo wiele, ale nie mogła przyjąć formy człowieka. To niemożliwe. Wymyślił pan tę historię. No bo widzi pan, my się dotąd z takim przypadkiem nie spotkaliśmy. Wszystkie testowane obiekty poradziły sobie bezbłędnie. Proszę tylko jedno. Usuńcie to ze mnie. Kara została zaprogramowana, aby pomagać. Ale najwyraźniej jest ona częścią pana. Jeżeli tak się stało, to przykro mi, ale nie możemy nic zrobić. Doskonale, nie trzeba usuwać. Nie jestem wyjątkiem z reguły. To ja jestem regułą. Desmondzie? Desmonda już nie ma. Zostałam tylko ja. Usuń wszystkie akta obiektu 17. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. A co do ciebie... Połącz mnie z centralą. Centrala? Halo? Obiekt 17 nie znajduje się już w naszej bazie danych. Wykasowaliśmy go z systemu. Doskonale. Powiedz mi, kto jest na jutro umówiony? Obiekt 16. Na godzinę 10. Kolega Desmonda. Tak. Musicie być ostrożni. Taka sytuacja jak dziś nie może się więcej powtórzyć. Daj spokój. Wypadki w pracy się zdarzają. Ale na takie nie ma u nas miejsca. Mamy zaplanowane już 4 aktualizacje dla Kary, więc będzie tylko lepiej. Oby tak było. Do usłyszenia. Nie zawieź nas tym razem. Wykonuj tylko nasze polecenia. Jesteś naszym największym dziełem. Przyszłość należy już do nas. I to my ją stworzymy. Na swój sposób. Witamy w przyszłości.